Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę czwartej partii z Praga Open, gdzie walczę w fantastycznym turnieju, gdzie gra mnóstwo ludzi, utytułowanych również arcymistrzów. Moim przeciwnikiem był po raz kolejny młody zawodnik z Czech, który może nie ma wysokiego rankingu, lecz tutaj pokazał lwi pazur, ale też wszedł w mój ulubiony, można powiedzieć, debiut, który jest agresywny, czyli obrona nowoczesna. Zapraszam do analizy. Posunięcie e4, zagrałem g6, przeciwnik d4, goniec na g7 pewną ręką i skoczek na f3 ze strony białych i posunięcie d6. Na razie ruchy są normalne, tradycyjne. Przeciwnik wyprowadził dwa skoczki i posunięcie A3. W tym momencie nastąpiło A4. No i tutaj przyznam się szczerze, że wiem, że można zagrać skoczkiem na F6, robić roszadę, ale chciałem zagrać troszeczkę inaczej na przeciwnika i dostać nawet ciutkę gorszą pozycję i zagrałem posunięcie B6 z planem, że zagram sobie gońcem na B7, zagram sobie E6, wyprowadzę skoczka na E7 i na D7 i H6 i ustawię tutaj taką strukturę, można powiedzieć, prawie nie do przejścia, no ale to są takie rzeczy, gdzie też można grać. Tak sobie pomyślałem, jednak mój przeciwnik po tym ruchu, tak mniemam i staram się wejść w jego głowę, że postanowił zagrać H4. Chodzi o to, że on sobie pomyślał, że jak ja zagram gońcem na B7, to ten goniec nie będzie mu przeszkadzał na diagonali C8, H3. No ale tutaj się chyba trochę przeliczył, bo ruch H4, oczywiście, no jak najbardziej można takie posunięcie grać. Ja kocham, jak ktoś mi w ten sposób gra, to znaczy, że chce się rzucać, a ja chętnie zagram z kontry. I momentalnie wyprowadziłem skoczka na F6, żeby przytrzymać jego zapędy. No i przeciwnik myślał. Myślę sobie, nad czym on myśli. No bo tutaj można dalej wyprowadzać figury w sposób jakiś tam naturalny. I gość bardzo mnie zaskoczył teraz posunięciem, grając skoczkiem na G5. Kompletnie nie wiem, o co mu chodziło, ale przypuszczam, że on chciał ustawić skoczka na H3, zagrać F3, G4 i mnie tutaj próbować jakoś jechać. Tylko że to zajmuje strasznie dużo czasu i można to fajnie wykorzystać. W mgnieniu oka zagrałem posunięcie H6 pewną ręką, tak jakbym się nie bał jego manewrów. Skoczek wrócił na H3, no i tak naprawdę zobaczcie, że skoczek z naturalnego miejsca F3 pojawił się na H3. Wiadomo, ja mógłbym tutaj zbić tego skoczka i zepsuć mu roszadę, jeżeli odbiłby wieżą, a odbiłby pewnie, ale nie chciałem oddawać gońca, chociaż zapewne można to walnąć i mieć problemy z głowy. Jednakże w tym momencie mimo wszystko chciałem zagrać gońcem na B7 konsekwentnie. Tutaj już mi goniec za bardzo nie jest potrzebny, bo poczęstuje mnie przeciwnik ruchem F3. Zresztą tak też nastąpiło. No i tak sobie myślę, fajnie, jest F3 i dosyć szybko zagrałem skoczek na H5. Cały czas to są takie posunięcia względnie normalne. Można tu grać bardzo, bardzo różnie. Byłem prawie przekonany, że przeciwnik zagra skoczkiem na E2, żeby bronić pola G3 i potem mnie poczęstuje ruchem G4, lecz po skoczku E2 kolejne wycofanie figury na pewno ułatwiłoby mi zagranie na przykład posunięcie E5 czy posunięcie C5, trzeba walczyć o centrum i w ten sposób na pewno bym grał. Jednakże skoczek F4 również mnie zaskoczyło, nie wiem dlaczego tak zagrał przeciwnik, no wymienić tego skoczka nie chcę, bo chcę zagrać na G3. No i zrobiłem widełki, wieża oczywiście zagrała na przepraszam, nie na G1, tylko na H3 i zbiłem tego gońca, oczywiście król odbił. No i moim celem było uzyskanie pary gońców, zderoszowanie króla, to się udało, no i ta pozycja jest po prostu bardzo przyjemna czarnymi, tylko to, że ona jest przyjemna, to jest jedno, a grać ją dobrze dalej, to jest drugie. No i tutaj są dwa dobre ruchy do wyboru, na przykład ruch C5, jeżeli byłoby zagranie C5, to przeciwnik przepycha i tego gońca można przemieścić z C8 z powrotem, oczywiście nie od razu, no, trzeba to przygotować zapewne, ale postanowiłem zagrać skoczkiem na C6.
Myślę sobie tak, gram na tego pionka, jeżeli przepcha mi tutaj D5, to skoczek na E5 ustawi się bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, że po tym ruchu i po skoczek E5, jeżeli gdziekolwiek skoczek odejdzie, na przykład na E2, to ja gram H5 i po zawsze takim ruchu F4 skoczek na G4 łapie placówkę do końca swojego szachowego życia. No i tutaj byłoby dobrze. W każdym razie, po tym ruchu przeciwnik skoczek z F na E2. Zobaczcie, jak ten skoczek białych z G1 na F3, na G5, na H3, na F4, na E2. Mnóstwo ruchów stracił. Stracił albo i nie w sumie, bo ten skoczek tutaj dobrze trzyma centrum, ale wykonał mnóstwo posunięć, co ułatwiło mi trochę grę. Ja tutaj według silnika zagrałem E5, które nie do końca chyba jest najlepsze, bo już tak można powiedzieć charakteryzuje centrum i trochę pozwala na łatwiejsze wykonywanie ruchów ze strony przeciwnika. Na pewno można byłoby poczekać z tym i zagrać hetman D7, czyli kombinowanie w pozycji nowej dla mnie i dla przeciwnika. Może hetman D7, może E6, potem skoczek E7 i próba jakiejś właśnie gry centralnymi pionkami. To mogłoby mieć więcej sensu, tym bardziej, że przeciwnik nie ma białopolowego gońca. Bardzo ważna figura. Więc, no ale cóż, poszło tak jak poszło. Może troszeczkę za szybko tak zagrałem, przeciwnik przepchał, skoczek A7, to znaczy to cały czas jest równa pozycja, silnik mówi 0-0, ale najważniejsze jest to, że ja mam swoją grę, a przeciwnik już według mnie jest w lesie i nie wie, co się dzieje za bardzo. To znaczy, tak przypuszczałem. Jego dobre zagranie H5 jak najbardziej, żeby sprowokować wymianę albo przepchanie pionka na G5, wtedy pojawia się G4, skoczek G3 i na F5 wskakuje, więc trzeba na to bardzo uważać. Zagrałem po prostu hetman D7. Bardzo możliwe, że dobrym ruchem jest też ruch F5. Trzeba by było do niego się mocno przyłożyć, przeanalizować. No ale cóż, ja postanowiłem zagrać troszeczkę prościej, zagrać hetmanem, żeby mieć przygotowaną ewentualnie długą roszadę. Wiadomo, ten goniec B7 na razie uderza w centrum tego pionka, ale jest w zanadrzu zawsze ruch C6, próba rozbicia właśnie tego centrum. Goniec E3 ze strony właśnie białych, no i postanowiłem zrobić tą długą roszadę. Cały czas w tym układzie można by było próbować iść F5 ostro i w zasadzie ten ruch chyba można byłoby wykonać, bo po wybiciu na G6 jest ruch F4, potem skoczek zbija tutaj. Trochę zamknięta pozycja, trochę się tego też obawiałem, przyznaję się szczerze, ale te F5 raczej trzeba by było zagrać. Jednak po długiej roszadzie przeciwnik już się chyba skumał i zbił na G6. I uwaga, cały czas ruch F5 istnieje, bo ten pionek G6 nie ucieka. Tak jak mówię, trzeba było dokładnie tutaj wszystko policzyć, chociaż to nie jest takie aż trudne. No jednak ja postanowiłem zwyczajnie wybić pionka. No i niestety nie mam już tego przełomu na F5, ale sobie zaplanowałem, że zaraz zagram wieżą G5, G4. Coś takiego z daleka widziałem, żeby dobrać się do króla. Właśnie mój atut polega na tym, że król nie ma roszady, aczkolwiek ten król tam nie jest jakoś mocno póki co zagrożony. A5 ze strony białych to jest też, zobaczcie, podrywa mnie tutaj przeciwnik pionkami bandowymi, cały czas próbuje zepsuć mi strukturę. Zagrałem B5 oczywiście i skoczek zagrał na A2 z przemieszczeniem się na B4. To jest bardzo dobry manewr z jego strony. Przepraszam najmocniej, po ruchu B5 nie zagrał skoczek na A2, on za chwilę zagrał, wróć. Zagrał mi przeciwnik ruch niezrozumiały dla mnie, król E1. Nie potrafiłem zrozumieć tego posunięcia, nie wiem jak to wytłumaczyć, może bał się tutaj na linii, no on był chyba po prostu bardziej przestraszony niż ja, więc i co ciekawe, najlepsze posunięcie w partii to jedno z lepszych to jest król B8. Tak też zagrałem. To jest też takie oczywiste zagranie po długiej roszadzie, gdzie potem wieża łapie ewentualną swobodę. No i teraz skoczek zagrał na A2. No i tutaj musiałem wręcz zagrać w centrum, no bo jak nie rozbiję tego centrum, to moje figury będą miały bardzo ciasno. Chociaż też kontra G5, G4 mogłaby przynieść swój skutek. W każdym razie, pozycja jest taka, którą lubię, czyli dzieje się trochę, jest do myślenia, nie jest schematyczna i to jest właśnie to. Posunięcie C6, przeciwnik zbił, hetman zbił, tutaj goniec zagrał na B6, wieża D7, oczywiście musiałem uciec, skoczek B4. Ja to oczywiście ten wariant widziałem, nie był on trudny do liczenia. Hetman B4 z atakiem na skoczka. Tu można zagrać oczywiście C3,
ale ruch B3 też jest niezły. Okazuje się, że nie można zbić skoczka z szachem, bo jest C3 i hetman jest w pułapce. No oczywiście to było proste do zauważenia i widziałem ten wariant grając hetmanem na E6 i zaplanowałem sobie ruch D5. I przyznam się szczerze, miałem chyba w tym momencie mały kryzys w tej pozycji, gdyż nie wiedziałem za bardzo, jak się zachować po skoczek C3 ze strony przeciwnika. Okazuje się, że tu cały czas jest wszystko w porządku. Chodzi o walkę o punkt D5 i nie mogę zagrać D5. To mnie trochę bolało, przyznam się szczerze, ale są różne alternatywy właśnie w postaci ruchu G5, G4, więc musiałbym się zająć drugą stroną i myślę, że tu przeciwnik też miał pewne obawy, dlatego też zagrał hetmanem na D2, żeby mieć opcję wieża D1, no i od razu przykurzyłem ruch D5. Oczywiście chwilę się nad tym też zastanowiłem, no D5 trzeba. Trzeba grać, każda wymiana dla mnie tutaj jest dobra, bo się otwierają moje figury. Przeciwnik mi tego nie otworzył, zagrał wieżą na D1, wykorzystał fakt, że wieża D7 jest niebroniona, to znaczy jest broniona tylko raz, a to za mało w tym wypadku. No i w tym momencie można by było, na przykład, co rozpatrywałem, zagrać wieżą na C8 aktywnie. Jednak stwierdziłem, że gram H5, żeby mój goniec łapał oddech. Po tym ruchu skoczek zagrał na C3. Co ciekawe, tutaj ruch na przykład C4 byłby lepszy, z taką minimalną przewagą białych, a skoczek C3 jest ruchem już słabym, którego nie wykorzystałem niestety, bo zagrałem goniec H6, ale jakbym zagrał ruch D4, to oczywiście ja nie mogę zbić skoczka i to nie byłoby moim celem. Chodzi o to, że ten skoczek mógłby uciec prawdopodobnie, nie wiem, na przykład na E2 i teraz gram skoczkiem na C8 i chodzi o to, że ten goniec mi nie ucieka i ja wybijam tego gońca z wielkimi przyjemnościami w postaci takiej, że jeszcze sobie wezmę pionka. No i tutaj byłoby już świetnie i poza tym ten goniec też jest odcięty od tej diagonali i ja mam gońca H6, który może się władować na E3 ewentualnie i trzymać dobrze centrum. Potem G5, G4 to jest już czysta przyjemność w takich zagrywaniu takich posunięć. Jest skoczek na C3, no i w tym układzie zagrałem gońcem bardzo szybko, przeciwnik się zasłonił, z czego się ucieszyłem, no bo mówię, redukcja tego gońca, który był przy królu, to zawsze jest plus, tu już jest mała przewaga czarnych, bicie i posunięcie D4. Oczywiście widełki są, lecz nie można ich wykorzystać, hetman wrócił na D2, nie można zbić, bo jest oczywiście bicie wieży. I teraz jestem, powiem szczerze, no brzmi to nieskromnie oczywiście, ale dumny z tego, jak zagrałem, bo wyczułem po prostu dobry moment. Ciekaw jestem, jak byście zagrali w tej pozycji i jaki plan byście wymyślili. I ja tutaj stwierdziłem, że chcę grać G5, G4. Więc pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wieża z D7 na D8. Myślę, że to nie jest tak proste posunięcie do zagrania. Tu chodzi o to, że grożę biciem, bo wieża już broni wieży, więc skoczek musi zagrać i ten skoczek zagrał na E2 i teraz ruch G5. Chodzi o to, że jak hetman zbije mi pionka, to ja gram wieżą na G8 i biję pionka na G2 i otwieram po prostu to skrzydło i próbuję się tam do przeciwnika dobrać. W tym układzie skoczek zagrał na D3, oczywiście szybkie G4, wieża wróciła na H1, GF, GF i hetman F6. Ta pozycja już jest po prostu lepsza czarnymi. Zwróćcie uwagę, figury przeciwnika trochę nie pograły. Moje figury są lepsze, król bezpieczny, goniec jest zawsze dobrą figurą, która strzela w pionki. Fajnie byłoby tego wziąć pionka na F3 i potem pionka E4. Skoczek zagrał na G1. No i teraz zagrałem dosyć szybko wieża z D na F8, czyli wzmacniając atak na linii F, hetman H2 na pionka, skoczek oczywiście na G3 i tutaj skoczek zagrał na C5. No i sobie myślę tak, skoczek chce mi zrobić widły, no to jest groźba potężna, trzeba od tego się ochronić. Jasne, że można by było na przykład, nie wiem, spróbować zagrać goniec na C8. Za bardzo tego ruchu nie chciałem wykonywać z uwagi na to, że tutaj grozi wieża na D4. Wzięcie pionka jest właśnie tutaj, można powiedzieć, związanie, więc trzeba od tego się uchronić i wieża D8 wróciła na swoje miejsce. No jest to jak najbardziej dobre posunięcie. Hetman H3 z próbą zagrania skoczek D7. Dosyć prymitywny ruch,
No cóż, ruch jak ruch. Ja tutaj teraz mam bardzo łatwe zagranie goniec C8. Wcale się nie bałem tego, że on mi zbije gońca. Ten skoczek jest dosyć mocną figurą, więc ta wymiana byłaby dobra. Cała akcja się dzieje tutaj już teraz na skrzydle królewskim. Goniec C8, hetman wrócił na znowu na H2 i bardzo proste dwa ruchy. H4, wieża D2 i H3. Najlepsze posunięcia. Troszeczkę tutaj przeciwnika zgniotłem, robi mu się bardzo ciasno. Skoczek zagrał na D3 i wieża z D na G8, czyli na wolną linię trzeba się ustawić. Wieża zagrała na F2, no i tutaj przyznam się szczerze, że troszeczkę zagrałem gorzej, mianowicie wróciłem wieżą. To cały czas jest przewaga czarny, choć trochę się niby zmniejszyła według silnika. Należało w tym układzie zagrać skoczkiem. Należało, no ale nie chciałem upraszczać i grać czegoś takiego właśnie, choć to też widziałem, że teraz skoczek E2 i wieża H4 ze wzmocnieniem. No cóż, można by było pewnie tak grać, są jakieś tam prześwity D3, hetman wchodzi, bicie pionków i tak dalej, ale trzeba bardzo na to wszystko uważać. Chciałem bardziej grać pod kontrolą, no i zagrałem wieżą na F8. Przeciwnik zagrał skoczkiem na E2, troszeczkę szybciej wyszedł. No i myślę, że ważny ruch w tej sytuacji i co ciekawe najlepszy, według Stockfisha, król A8. Zagranie królem w partii szachowej to też jest sztuka, myślę, i warto też się nad tym czasem pochylić. Po prostu odchodzimy od fajnej groźby ze strony przeciwnika. No i poszło te F4, pozycja się otworzyła, no i ten ruch po prostu też spowodował, że grało mi się już łatwo. Po prostu wybiłem, skoczek wybił, wieża wybiła i hetman na C6. Tu jest wiele gróźb, atakuje pionka, atakuje pole C3. I trzeba jakoś w miarę zagrać. Przeciwnik oczywiście jakby zbił mi tutaj na F8, to jest wtrącenie na E4. Odszedł król na D1. No i teraz chwilkę pomyślałem i co ciekawe, znowu najlepsze posunięcie z dużą przewagą, wieża z F na G8. Nie wymieniam wieży, choć redukcja figury byłaby pewnie kusząca. Tutaj jest prosta groźba wieża G2. Wieża wróciła na F2, za dużego wyboru nie ma, no i postanowiłem grać bardzo prosto, czyli wziąłem sobie pionka. Wieża zagrała na E1 i słuchajcie, teraz do tej końcówki podszedłem bardzo, myślę, że praktycznie, zwyczajnie wymieniłem hetmany. Jest szach, król zagrał na C1, hetman G3. Stwierdziłem, że ten pionek jest tak silny z tym gońcem, król bezpieczny, wieże na odpowiednich liniach, nie ma co tutaj wymyślać i szaleć. Wieża E2, wymiana hetmanów nastąpiła i no tutaj można goniec B7, ale mi się podobało to, że goniec fajnie kontroluje pionka. Zagrałem wieżą na H4. Skoczek na C5, w ogóle nie groźna figura. No i teraz nie to, że przeoczyłem możliwość wygrywania partii bardzo szybko, bo wygrać bardzo szybko można było przez taki ruch, wieża G4. Zbić nie wolno, bo jest szach i jest zdobycie wieży, więc tutaj na przykład jakby skoczek wrócił, to jest wieża G2. I na przykład skoczek F4, wieża bije na H2, bicie i znowu wieża na G4. Jak skoczek zbija, to jest tutaj i wygrywamy figurę, więc to widziałem, znaczy widziałem, że są takie motywy, przepraszam najmocniej, chodzi o to, że tutaj już odpędzam tego skoczka i potem gram wieżą na G2, dociskam H2, goniec wchodzi i jest wygrana. No cóż, ale moim tutaj innym planem było właśnie granie inaczej. Niekoniecznie chyba, znaczy inaczej, założenie jest dobre, no bo tak, wieża H2 jest zamrożona, jak ta wieża odejdzie, to wchodzi wieża na G2, więc stwierdziłem, ostatnia figura wchodzi do gry. Król B8. I zobaczcie, jak to się ładnie potoczyło. Król D2, król C7. Tu pragnę zaznaczyć, że przeciwnik już miał mało czasu. Tam około minuty plus 30 sekund, więc musiał wykonywać ruchy dosyć szybko. Wieża z E na F2, a ja idę twardo królem. Posunięcie B4. No i ten ruch już jest bardzo słaby, bo król łapie placówkę na C4. Król D5. Skoczek wrócił na D3. Król C4. Wieża E2, no i ruch bardzo prosty, goniec na F4 z opcją zbicia skoczka i wzięcia pionka. Tak po prostu, na materiał, graby na materiał, skoczek E5, wziąłem tego pioneczka, skoczek zagrał na F3,
wieża F4 i przeciwnik tutaj już na sekundach już popełnił decydujący błąd, choć to już jest kompletnie przegrana. Zagrał skoczkiem na G1 i po prostu wziąłem skoczka, po czym się poddał. Moi drodzy, 3 punkty na 4 partie, jest bardzo dobrze póki co. No cóż, walczymy dalej, Open rządzi się swoimi prawami, każda partia jest ważna. Z tej partii jestem zadowolony, gdyż myślę, że była ona pod moją kontrolą, aczkolwiek przeciwnik kilka takich słabszych ruchów wykonał, co spowodowało moją spokojniejszą głowę w grze. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam z pięknej Pragi, do zobaczenia w kolejnej rundzie, w kolejnej analizie. Cześć!